temat bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora z Imreju. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż do Warszawy i wyjeżdżamy do Białej Rawskiej. Nie wiem w sumie, czy to się odmienia, jedziemy 138 km na godzinę. Przelot mamy podany. Napiszemy, że przyjechałem. No mamy nadziewany klawisz radio stop. Ciekawe, czy on w ogóle działa. Nie o co chodzi. Mamy 4 minuty spóźnienia. Trzydzieści przejazd porany.
13, 20, 45 do szlik. Jedziemy na bok na kliniczny i poczekamy, aż kliniecie pendol. Więcej mocy, mój panie. A zaczęło mi zwalić. Nie jedziemy zbyt dużymi prędkościami, ale widzę, że przelot już świeci. Nie, jednak nie przelot jeszcze. Ale już zaraz przelot. Pan Szymon dosyć często jest na dyżurce. Aż tutaj pana poznaje.
chyba deszcz zaczął padać. Były wycieraczki? Nie, może z bezpieczeństwa. Świetny pulpit. Wyskiwasz to, nie? 13:20:45. Przepuścimy jeszcze jedno pendolino. Przejedzie mniej więcej za 7 minut. Rozbijasz 7 minut oczekiwania na przepuszczenie pendolinu. Dobrze, chciałbym tylko się dowiedzieć, jak to się włącza wycieraczki. Piaskowanie, zmienia reflektorów, nie jest potrzebne. A wycieraczki? Czy mi się kojarzyło, że one tu były gdzieś? Molce, że nie idzie ich dusić. Wszystko wiadomo. Dobrze, przejechaliśmy przez Krytów i teraz będzie Gradzisk Mazowiecki, na którym będziemy się zatrzymać. Te wszystkie wycieraczki. Ja zmieniłem kanału radiowego. Wesi. Wycieraczki, no. Co to się dzieje? Były to gdzieś kończę wycieraczki. Trzymaj się, opuszczasz globalny obszar gry. Pierwszy raz widzę ten komunikat. Czubak. Czekała informacja.
Nie no, te 8 milionów to w sumie kawałek spadu jest. Ładnie światełka się świecą. Możemy sobie zobaczyć widok z wagonu. Jak to wygląda jadąc w wagonie. Ładnie, podoba mi się. Ale jeszcze czy już przestało? Nie, na złość to teraz przestało już padać. Dobra. No i pan jeszcze raz o te wycieraczki. Żeś ty. Zatrzymamy się na stacji, to je wyłączam. Normalnie nie idzie, nie? Się z nimi dogadać. Nic, a nic. Jeśli 136, to masz postój techniczny, ale pojedziesz dłuższym parę przez peron pierwszy, więc nie będziesz musiał się zatrzymywać. 41, 136 przejechało. No ja bym miał postój techniczny. Czemu ja sobie ustalałem, że jadę mam pecha? Nie wiem. Rzeczywiście jest postój techniczny. Przed czasem nawet, widzicie, drodzy Państwo? To się nazywa jazda. Tu jeszcze te wycieraczki. A czemu nie idzie tego? Udało się.
Dobrze, drodzy Państwo, ale kontynuację zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.